wiersz autorstwa mego o tytule Rachunek sumienia. Spotkałem młodzieńca, patrząc w kawałek szkła. Okazał się być jednym z nas, zesłanym cierpieniem Chronosa. Wewnętrzny lernejski kwas. Odrzucona myśl o kole Hieronima. Utopiłem te obrazy. Wypłynęła samotność. Rozmyła się w szkle obok stojąca dziewczyna. Mea maxima culpa, moja bardzo wielka wina. Syn marnotrawny, wracający do Itaki, na którego nikt nie czeka. Amputowałem sobie kończyny, a później w końcu ukląkłem. Rozpoczęły się ataki, by jak i te niebieskie ptaki Pandorze uchylić wieka. Podziękowałem samotności, z nią bywa raźniej. Podmokłem, a w twym spojrzeniu umilkłem. Mojego autorstwa wiersz z tomiku 55 światów pod tytułem Dzień przestrogi. Rozpoczynam cytatem biblijnym. A gdy otworzył pieczęć piątą, ujrzałem pod ołtarzem dusze zabitych dla Słowa Bożego i dla świadectwa, jakie mieli. I głosem donośnym tak zawołały. Dokądże władco święty i prawdziwy, nie będziesz sądził i wymierzał za krew naszą kary tym, co mieszkają na ziemi. I dano każdemu z nich białą szatę. I powiedziano, by jeszcze krótki czas odpoczęli, aż pełną liczbę osiągną także ich współsłudzy oraz bracia, którzy jak i oni mają być zabici. Księga Apokalipsy według świętego Jana. Notre Dame. Ty, której katedra dzisiaj płonie, Mater Dolorosa w tym wielkim tygodniu, tron twój teraz trawią płomienie, obłoki się z niej wznoszą ku niebu i nie są to obłoki kadzideł. To dym cmentarny, dym krematoriów, do których świat pcha twój lud. On śpi. I czy go ogień obudzi? Czy wstanie do nowej krucjaty ten lud? Czy tylko znów się wzruszy, a jutro pójdzie dalej? Oto w popiół się sypie dziedzictwo pokoleń. Symbole chwały twej, Mario, i znaki chwały kraju nad Sekwaną. Modlitwo ocalenie nie słucha gniewny Bóg. Bo oto dziś idzie dzień sądu. Oto z Paryża Megiddo się wyłania. Oto złamano cztery pieczęcie i piąta się łamie. A trzask dachu katedry to przy jej grzmocie szept. Ale co dziwne, wszyscy słuchają szeptu. Grom daleko się przewala, a przecież jest napisane. Nie znacie dnia ani godziny. Dies irae. Oto wierni wychodzą na ulicę. Oto kościół upada, a kościół się podnosi. Lecz czemu tylko do modłów? Czemu szeptem tylko? Dies illa. I czemu nie spadnie deszcz? Lacrimosa Christi. Bo Bóg nie chce płakać. On daje teraz znak ognia, znak dymu, znak pożogi. On mówi: nawracajcie się, dzień sądu bliski.
mego autorstwa. Polski Rzym Melpomene. Ruszyłem w stronę Apeliotesa przez mglisty ślad ocalałych Dymitrów. 10 łokci do pokonania biesa, gdy Bóg nosi przymioty z Olstrów. W ten czas dwójka z dziewiątką się spotkała, w sierpniowym skwarze wiktorii hołdowała. Magna Polonia invicta est. Purpura upiła się z goryczą zamkniętą w regest. Hefajstosie, coś zbratał się z Apolietesem, ostawiłeś naszą fortunę, dając dom, co naszym kresem, w czerwonej zamieci szkląc łunę. Nim wiatr połechce wiadomością o Wasylu, Limos strawi z apetytem tychę, pozostaną beczki obite gwoździami, zaś sól rozprawi się z trupami. W tle trzech barw snopku zjedz swą pychę, a ty, ptasze, co na tych basztach, zaćwierkotaj o skrzydlatym Nobilu. Mega autorstwa z tego samego tomiku. Aec już płacze. Aec już. Ostatni z wodzów legionów. Żelazną piersią broniących resztek rzymskiego świata. Imperium ludzi o wysokiej kulturze. Gładkich twarzach i palcach miękkich. Stworzonych do harfy i dawania pieszczot. Właśnie on patrzy na ludzi, których mu bronić przyszło. Z gestem obrzydzenia odwraca głowę. Próbuje wyobrazić sobie ostatnich, wielkich, prawdziwych, znanych sobie Rzymian i wstrząsa nim nagły ból. Ec już rozumie. Choćby obronił Limes i rozbił wszystkich barbarzyńców, dla jego świata nie ma już zbawienia. Jego naród umiera. Nie pod toporami Germanów, ale w objęciach wschodnich rozpustnych kurtyzan. Na ich różanych piersiach bezwstydnie rozwalony, w ostatnim wstrząsie orgazmu, ostatniego aktu tworzenia, który mu jeszcze pozostał. Więc Aec już odchodzi z miasta. Patrzy na swych żołnierzy i własnej armii także nie poznaje. Pomiędzy białymi twarzami, twarze śniade i czarne. Pomiędzy armes romanum, pancerze barbarzyńców. Pomiędzy mieczami, topory, swastyki pośród orłów i krzyży. Aec już wie. Musiał takich sobie wziąć z sprzymierzeńców, bo sam nie odeprze fali stepowych skośnookich jeźdźców. Musiał tak uczynić, a teraz zgrzyta zębami. Bo to jasnowłości sojusznicy są dziwnie podobni do wrogów. Ta sama chęć grabieży w ich oczach się błyszczy. Aec już wie. To koniec tej cywilizacji. Choćby zwyciężył, wracać nie ma dokąd. Świat wojowników odchodzi. Nastaje zły świat, kurw. Aec już...